pracy Krasickim kruk i lis. Bywa często zwiedziony, kto lubi być chwalony. Kruk miał w pysku ser ogromny. Lis, niby skromny, podszedł do niego i rzekł: miły bracie, nie mogę się nacieszyć, gdy patrzę na cię. Cóż to za oczy? Ich blask aż mroczy. Czy można dostać taką postać? A skrzydła jakie, lśniące, jednakie. A jeśli nie jestem w błędzie, to i głos śliczny będzie. Więc kruk w kantaty, skoro pysk rozdziawił, ser wypadł, lis go porwał, a kruka zostawił. Dziękuję. Dziękujemy. To byli wszyscy uczestnicy.